Ho, 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 małe gnojki, ciężarówka Coca-Coli już jedzie. Maryla Rodowicz została wyniesiona z zamrażarki do lodówki, a wy nadal nie macie prezentów dla swoich znajomych designerów? Nie oszukujmy się, większość z was ogląda te filmy po to, żeby kupić coś dla siebie. Tak czy inaczej, mam tutaj 10 propozycji, co można wrzucić pod choinkę takim gagatkom jak ty czy ja. Czy istnieje prezent lepszy od wiedzy? Oczywiście, że tak, na przykład PlayStation 5 albo kozacki telewizor OLED, albo czerwony kąt, miękka silikonowa główka dla mężczyzn, pełne silikonowe lalki, duże piersi, realistyczne analna dziura. Ale zaczniemy od czegoś przystępnego cenowo, a książka jest zawsze miłą propozycją. Mam tu kilka ponadczasowych tytułów, możecie je dorwać po polsku albo w oryginale. Po pierwsze, Design na co dzień Dona Normana, czyli The Design of Everyday Things, z legendarnym czajniczkiem na okładce. Bardzo dobra książka o filozofii projektowania użytecznych rzeczy. Numer 2 to Don't Make Me Think, czyli Nie każ mi myśleć, Steve'a Kruga. Klasyk klasyków skupiający się na stronach internetowych, raczej dla początkujących. Dalej mamy strategię UX od Jamie Levi. Pamiętajcie tylko, żeby kupić wydanie drugie. Kto chce wejść w temat analizy, researchu i całego tego mambo jumbo, to polecam na początek, bardzo dobra rzecz. Numer 4 to Hooked, czyli Skuszeni, jak tworzyć produkty kształtujące nawyki od Nira Eyala. O mrocznej stronie projektowania, które ma uzależnić cię od scrollowania. I jak to przeczytasz, to masz ochotę wyrzucić swojego srajfona do kibla, także uważaj. Fajne książki, co? To daj łapkę w górę i będę ci bardzo wdzięczny. Jak się dużo klika w komputer, to fajnie by było uczynić to klikanie chociaż odrobinę przyjemniejszym. Przerobiłem w życiu masę gryzoni, łącznie z Magic Mouse, dokładnie tym, który ma idiotycznie umieszczony port ładowania, i mam swojego faworyta. Logitech MX Master 3S to najnowsza wersja najlepszej myszki, jaką miałem w dłoni. Tak. Lepszej nawet od myszki twojej siostry. Jest cholernie wygodna, cholernie konfigurowalna i cholernie droga. Jeśli stać cię na taki prezent, to zazdroszczę i polecam, ale ja sam dla siebie zdecydowałem się na bardziej budżetową alternatywę w postaci M720 Triathlon. Mam tę mysz już długo i nie narzekam. Jest wygodna, łączy się z trzema urządzeniami i trzyma w miarę spoko na baterii, także ogólnie jest git. Ale jeżeli preferujesz pozycję ręki bardziej naturalną dla walenia gruchy, to mam dla ciebie tak zwaną myszkę pionową. Pomaga utrzymać naturalną pozycję dłoni, co nie doprowadza do problemów z cieśnią nadgarstka, co jednocześnie daje nam komfort bezbolesnego onanizmu w przyszłości. Wówczas proponuję Logitech Lift, który w tej kategorii podobno radzi sobie bardzo dobrze. Fajne myszki? To może fajnie byłoby kliknąć w subskrypcję. Dzięki. Czy istnieje prezent lepszy od wiedzy? Oczywiście, że... Zaraz. Lepszy projektant to cudowny kurs projektowania UI i zbiera świetne recenzje. Stworzyłem go tak, jak sam chciałbym móc się uczyć lata temu. Niestety nie mogłem, więc mi zdobycie tej wiedzy zajęło, no właśnie, lata. Ale tobie nie musi. Albo komu tam chcesz go dać na prezent? To świetny materiał dla osób, które chcą szybciej projektować lepsze interfejsy aplikacji webowych, które chcą ogarnąć relacje między Figmą a kodem, które chcą mieć wspólny język z programistami i które cenią swój czas, dlatego masz link w opisie i lecimy dalej. Jak wszyscy dobrze wiemy, designerzy to są najbardziej kreatywne osoby na całym świecie, tak sobie wmawiamy, więc to musi być prawda. Gdzie najlepiej notować swoje wszystkie genialne pomysły? No oczywiście, że w telefonie, który synchronizuje się z chmurą. Jeśli jednak chcemy szybko strzelić jakiś szkic, schemat, albo po prostu buzzgrow, coś innego niż tekst, albo po prostu nie chcemy gapić się w nęcący nas powiadomieniami ekran, to przyda się Notes. Najpopularniejsze są te od Moleskine. Ja sam używam takiego malutkiego, który jest bardzo wygodny i miły, niestety też bardzo drogi. I jasne, możemy iść do na przykład Tigera, znaleźć coś poniżej dwóch dyszek, ale zakładam, że jak kupujemy coś komuś na prezent, to chcemy się wykosztować odrobinkę bardziej. Jeśli zaś kuszą nas akwarele i marzymy o świętach białych jak Trzecia Rzesza, to Leuchtturm 1917 oferuje wysokiej jakości notesy. Niektórzy twierdzą, że lepsze niż Moleskine. A jak już dajesz komuś notes, to pewnie fajnie byłoby też dać coś do pisania, nie? Internet rozpływa się nad piórem kulkowym Pentel Energel. Rzekomo dzięki płynnemu tuszowi żelowemu oferuje niesamowity efekt gładkości i lekkości, cokolwiek to kurwa znaczy. Jest w wersji aluminiowej, poniżej czterech dyszek, więc nie ma wiochy i nie trzeba robić napadu na bank. Ale jeśli chcesz napaść na bank, to możesz wykosztować się na parę
Parker Jotter XL. Jego styl w sklepie jest oznaczony jako ekstrawagancki, więc należy się szacunek. W wersji biednej zaczynamy od 75 zł, a możemy wydać nawet ponad stówkę za ciekawsze warianty kolorystyczne. Podobno pisanie tym jest lepsze niż seks. Nie wiem, bo nigdy nie uprawiałem seksu. Niezależnie od tego, jakie pisadło wybierzesz, warto dorzucić od razu kilka wkładów, żeby prezent mógł służyć bezproblemowo przez dłuższy czas. Wiedzieliście, że Figma ma sklep z gadżetami? Jeśli na osobowość obdarowywanej osoby składa się wyłącznie to, że jest UX designerem, to może ma to sens? Nie, to nie ma sensu. Ale ta koszulka wygląda nawet ładnie. Gdyby nie napis na rękawie. Szmaty są dość drogie, ale jest tam parę pierdół typu przypinki i taśma, które są względnie tanie. Więc może znajdziesz coś, co przyniesie uśmiech na ustach drugiej osoby. Choć ja proponuję klasyczny uniform projektantów i projektantek, czyli czarny t-shirt. Mam na sobie sweter. Jednym z najlepszych sposobów na powiedzenie wszystkim dookoła, żeby się od ciebie odpierdolili, jest założenie na głowę sporych słuchawek. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy w domu, zawsze warto mieć możliwość odcięcia się od świata. Zostajemy tylko my i nasz komputerek. Branżowe standardy są dwa. Pierwsza opcja to Bose z serii Quiet Comfort. Są dobre i drogie, zupełnie tak jak Sony WH-1000XM5 albo 4. Droższe albo tańsze, zależnie ile masz kasy. Jak masz jeszcze mniej kasy, to podobno całkiem przystępną opcją jest Anker Sound Core Space Q45. To jest jakieś 540 zł obecnie, także niżej już bym raczej nie schodził. Na poprawę humoru warto spojrzeć sobie na coś zielonego. Ja jestem fanem roślinek w miejscu pracy, miałem roślinki w biurze, mam roślinki w domu. Taki krzak przecież nie tylko fajnie wygląda, ale też generuje tlen. Toż to zielone płuca naszego pokoju! Koju. Propozycją idiotoodporną jest zamiokulkas. Wystarczy go podlewać raz na dwa tygodnie, a wygląda fajowo i rośnie w górę, a nie na boki. Przynajmniej mój. Maranta jest kozacka, bo ma zielono-czerwonawe liście, które zwijają się w nocy. Tego gnoja musimy podlewać 2-3 razy na tydzień, więc roboty jest więcej niż z dzieckiem, no ale takie życie, nic nie poradzę. Dla osób, które mają dwie lewe ręce do roślin, zostaje już tylko ten bezcenny argentyński kaktus. A na chuj mnie ten kaktus! Prąd jest ważny. Głęboka myśl, co? Pewnie zauważyliście, że zimą telefon wam gorzej trzyma. Niestety akumulatory mają to do siebie, że w niskich temperaturach mają gorszą wydajność. Od grudnia nie ruszam się z domu na dłużej niż godzinę bez powerbanka w plecaku. Ja korzystam z propozycji od Bazeusa. Ciągle wychodzą nowe modele, ale większość działa tak samo, zmienia się tylko szybkość ładowania i pojemność. Także cokolwiek wybierzecie, podejrzewam, będzie ok, choć niektóre mają nawet ładowanie bezprzewodowe. Moim zdaniem średnio wygodne, jeśli jesteśmy gdzieś w biegu, bo trzeba to przykładać do siebie. I ja wolę kabel. I dlatego kupując komuś prezent, na przykład taki powerbank, warto od razu kupić mu kabel. Pamiętajmy, że jeśli ma iPhone'a starszego niż 15, to musi być to kabel Lightning. Do całej reszty kupujemy USB typu C. A jeżeli nie chcesz korzystać z Bazeusa, to może być na przykład Anker, którego ludzie również polecają w internecie i głównie w internecie. Jedną rzeczą, której naprawdę brakuje mi obecnie na biurku i dokładnie na tym biurku, jest lampka. I cholernie przeszkadza mi to w pracy. Są teraz takie mądre lampki, które możemy kontrolować telefonem. I jedną z nich jest Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro. Zajebista nazwa, wiem. I gdybym miał sobie jakąś lampkę wybrać, to właśnie chyba wziąłbym taką. Praca przy górnym świetle to jest udręka, a taka lampeczka elegancko poprawi komfort pracy przy świecącym ekranie. Cholera, muszę sobie kupić lampkę. No to co? Kupujecie coś z tej listy? Dla kogo będzie prezent? Przecież wiem, że sami dla siebie to zamawiacie. I bardzo dobrze, trzeba się kochać. Ale pogadajmy w komentarzach. Może masz jakieś inne propozycje notesów albo książek? No i wiesz, tak naprawdę każda z tych opcji nada się nie tylko na święta, ale na przykład też na urodziny albo na Chanukę. Dobra, ja lecę szukać reniferów. A tobie wysyłam gorące buziaki, parara.